Staurakios był nastoletnim synem Nikefora, kiedy ten zginął w bitwie na przełęczy Wyrbica w 811 roku. W tej samej bitwie Staurakios został poważnie ranny w szyję i sparaliżowany z uszkodzonym kręgosłupem ledwo został dowieziony do Konstantynopola. Został wybrany na cesarza, ale jako że nie miał dzieci, szybko zaczęto się zastanawiać nad jego następcą. Najbliższym kandydatem był szwagier Staurakiosa, Michał. Staurakios jednak nie chciał, żeby on został cesarzem. Próbował przepchnąć na to stanowisko swoją żonę Teofano, jednak była ona krewną Ireny, co niosło ze sobą negatywne konotacje. Próbował również oślepić Michała, jednak sparaliżowany i bezsilny musiał poddać się woli senatorów i abdykował, uznając wybór Michała. Zmarł parę miesięcy później z powodu komplikacji po ranach.